Siemanko mordeczki, witam was, to jest nowy rok, nowe konto na Wizarding World, dawniej Pottermore i nowy test, jedziemy, zaczynamy od Patronusa, mam nadzieję, że mi się nie zmienił, okej. Nie chcę tłumaczyć. Okej. Soki, może tak kaszla, ale po prostu jeszcze się nie wyleczyłem na stówę. A mamy już nowy rok, chciałem szybko sobie zrobić ten teścik. Oczywiście można raz wykonać, ale na dane konto. Można mieć wiele kont, więc można nieskończenie wiele robić. A poza tym zawsze można skasować to konto i zrobić jeszcze raz. A wezmę taniec. A co? Nie lubię za bardzo tańczyć, ale... Ale kurde, jak na przykład kibicuję ukochanej drużynie, to wiadomo, że to trochę akurat można po taniec podciągnąć. Lead. Chciałbym dowodzić jakąś większą grupą. Dobra, jedziemy dalej. Okej. Coś się próbuje wydostać z mojej różdżki. Nie poddawaj się. Czasami. Formuje się. No i co my mamy? Takie ostatnie. A niech będzie, bo trochę jestem czuciowcem, trochę słuchowcem, także no, na tą chwilę bardziej jestem czuciowcem, bo na uszy mi się trochę rzuciło po chorobie. I co my mamy? Jest! Nie zmienił mi się pan Patronus. Yeah! Był niedźwiedź, jest niedźwiedź, brunatny. Zajebiście! No, także gites. Teraz oczywiście moja różdżka. Tutaj mam swoją różdżkę. Patrzcie, sam ją zrobiłem. Sam znalazłem akurat w lesie ten kawałek leszczyny. Zobaczcie, nie gnie się w ogóle. Nie ugięta tak jak ja. Jest po prostu idealna. Witamy w sklepie Ollivanderów. Najsławniejszych wytwórców różdżek od 382 roku, przed naszą erą. Także no, ten ród ma naprawdę bardzo, bardzo długą tradycję. Po pierwsze, opisz siebie. Średnio wysoki, wysoki, niski, wysoki. Oczywiście jestem wysoki. 186 cm to jednak jest wysoki. A twoje oczy? Jak mnie tu widać? Ciemnobrązowe. Żeby mieć tą różdżkę, oczywiście muszę wybrać tak jak mam, oczywiście datę urodzenia, parzystą, z czego najbardziej jesteś dumny, z inteligencji, to akurat odpowiada, pamiętam, za sprężystość różdżki. Podróżujesz sam opustoszałą drogą, docierasz do skrzyżowania, idę do lasu. Pamiętam, że tak musi być. Oczywiście małe przestrzenie, się ich najbardziej boję. Mam naprawdę mocną klaustrofobię, ale to takie muszą być bardzo ciasne przestrzenie, albo duży tłum, to po prostu mi wtedy odwala, naprawdę. Kiedyś po prostu jechałem autobusem. I co?
I był taki tłum, dzieciaki wracały ze szkoły, dzieciaki, kurde, młodzież. Nastolatki wracały ze szkoły. Ledwo dałem radę dojechać na swój przystanek. W skrzyni z magicznymi artefaktami jest skrzynia z magicznymi artefaktami. Co wybierzesz? Sztylet. Srebrny sztylet, żeby mieć właśnie włókno smoczego serca, bo to akurat właśnie daje ten srebrny sztylet. No cóż, dobra, ten paszport później stworzymy. Teraz pora na tiarę przydziału. Można oczywiście aplikację sobie ściągnąć, jak ma się, nie, tylko nie wiem, czy to wystarczy kupić. Nawet, kurczę, nie wiem, w Anglii telefon, czy to trzeba mieć tam zarejestrowane, nie wiem jak to działa, ale wiem, że bez VPN-a tu się nie poradzi. Świt czy zmierzch? Szczerze, wybiorę zmierzch. Czego najbardziej się boisz? Tutaj mamy na pierwszym, że jest się na szczycie czegoś bardzo wysokiego, bez jakichś barierek, bez żadnej bariery, że można spaść. Mówienie, bycie zmuszonym do mówienia dziwnym, głupim głosem. Nikt cię nie rozumie i wszyscy się z ciebie śmieją. No kurde, takie upokorzenie to oczywiście, żebym nie chciał tego przeżyć. Budzisz się i rodzina i przyjaciele cię nie poznają. Kurde, nie chciałbym czegoś takiego przeżyć. Czy jesteś zamknięty w pokoju bez okien i patrzy na ciebie oko jakieś przez dziurkę od klucza? Szczerze, nie cierpię takich upokorzeń, więc wybieram tamto. O, jesteś w zaczarowanym ogrodzie. Co najbardziej cię zaciekawi? Grube muchomory, które coś do siebie mówią. Błyszczący pół. Ja pierdzielę, przecież to jest basen. Błyszczący basen z czymś błyszczącym w środku. Nie, bulgoczący basen z czymś błyszczącym w środku. No, raczej tak. Srebrnolistne drzewo, które ma złote jabłka. Czy statua starego czarodzieja z dziwnie błyskającym okiem? Szczerze? Albo ten basen, albo ta jabłoń. Szczerze? Wybiorę raczej ten basen, bo jednak bardziej mnie to ciekawi. Czego chciałbyś się najbardziej uczyć w Hogwarcie? Wszystkiego o magicznych stworzeniach. To kurde, bardziej tak jak Hagrid. Nie czuję się raczej tak za bardzo magizoologiem. Latanie na miotle. Szczerze, no jestem bardzo kiepski w sportach. Nie cierpię sportu uprawiać, tylko oglądać. Także to odpada. Pojawienie się i znikanie, a dokładnie o teleportację tu chodzi. Sekrety zamku. Kurde, to mnie akurat ciekawi, bo ja lubię urbexy. Transmutacja. Hexes and Jinxes to są klątwy i zaklęcia. Też kurde ciekawe. Każda dziedzina magii, jaką mogę zrozumieć. Kurde, to już takie naprawdę bardzo kurkońskie. Także tam tego nie wybiorę. Sekrety zamku. Ciekawe to jest. Ale szczerze, chciałbym się po prostu teleportować. Chociaż nie, wiecie co? Wezmę, kurde, te sekrety zamku. Okej, bo szczerze mówiąc, po prostu bardziej jednak mnie
interesuje trochę jednak no, urbexy. Okej, okay, mamy które... Oj, sorry. Powiadomienie. Które z magicznych zwierząt wybierzesz, żeby... które by mogło się wybrać z tobą do choroby gwartu? Ja oczywiście kocham koty, dlatego wybiorę rudego kota, bo mam rudego kota. I po twojej śmierci, jak chcesz, żeby cię zapamiętali? Pytali o twoje... o historie związane z tobą i twoje przygody. Uśmiechali się, ale tęsknili za tobą, ale się uśmiechali. Myśleli o twoich dokonaniach, czy nie obchodzi mnie, co myślą, co będą myśleć po mojej śmierci. Ważne, co myślą za życia. Oczywiście wybieram co, to, co... że ważne, co myślą o mnie za życia. Jaki chciałbyś być lubiany? Temu, któremu ufają? Temu, którego się boją? Kiedyś taki chciałem być, ale teraz już nie chcę. Envid. Envid to chyba jest... to chyba będzie... temu, któremu zazdroszczą, ale... Envid. Tak, być przedmiotem zazdrości. Temu, któremu zazdroszczą. Imitated to będzie ten, którego naśladują. Nie, ja nie jestem wzorem do naśladowania. Praised. Praised, no właśnie, co to... oznacza ten, który go chwalą, ale zaraz sprawdzimy. Praised. Pochwalony, wychwalany. Chyba tak, kurde, ja bym chciał być wychwalany. Ale... Szczerze, już mi zazdroszczą tego, że jestem youtuberem. Także biorę Envid. Heads or tails? Heads to oczywiście orzeł chyba jest, a tails to odpowiednik reszki. Tu mamy głowę czarodzieja, tu mamy ogon smoka. Wybieram ogon smoka. Okej. Okay. Okej. Okay. No to tiara przydziału podjęła decyzję. Jest! 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 Every day I'm Slytherin! Yeah! Tak! Mordeczki! Jestem ślizgonem! Duma, ambicja... właśnie, cunning? Przebiegłość. No właśnie, jestem kombinatorem, więc co? Oczywiście pasuje. I się utożsamiam ze Slytherinem, to dla mnie najlepszy dom. I zobaczcie, kurde, mordeczki, morduchny wy moje. Jestem w Slytherinie. Oczywiście wiadomo, kto był w Slytherinie. Voldemort, Draco i Snape. Ale również, kto był w Slytherinie? Andromeda Tonks, która... Andromeda Black, która oczywiście po mężu nazywa się Tonks. Narcyza Black, która po mężu oczywiście Malfoy się nazywa. No i kto? Regulus Black. Ten najlepszy ze ślizgonów. Tak, ten, który wykradł temu oto czarnemu panowi Horcruxa. Przez to oczywiście zginął. Ale zajebisty z niego był bohater. Tak, jestem ślizgonem i jestem z tego dumny. Yeah, fuck yeah. A teraz pora na co? Oczywiście na paszporcik. Mimo, że jestem ślizgonem, to lubię Gryfona, który też się utożsamia z Hufflepuffem. Chyba już wiecie, o którego chodzi. Ne.
Tak, lubię kurde Neville'a. Tak, lubię kurde Neville'a, bo to on zdekapitował Nagini i pomógł przy tym po prostu pokonać Voldemorta. A i jeśli chodzi o ślizgonów, nie zapominajmy o Slughornie. Ulubione zaklęcie, oczywiście Sectum Sempra, kurde, najlepsze. Bez kitu, no kurde. Miejsca i transport. Oczywiście wybieram Hogsmeade, bo bardzo lubię to całe miasteczko. Oczywiście bardzo lubię pub pod trzema miotłami. Pod świńskim łbem oczywiście Honeydukes, czyli Miodowe Królestwo. Bo oczywiście wiadomo, ja bardzo lubię słodycze. Zresztą proszę bardzo, słodka słomka ptysiowa. Jako bestię wybieram Nizzle, a Nizzle to jest kuguchar. Zaraz wam nawet pokażę, jak to wygląda. Kuguchar. Nie kuchar. Kuchar. Proszę bardzo. Mamy tutaj nawet Wikipedii i tak się oto przedstawiają te kuguchary, takie trochę do rysi podobne, mają pędzel na ogonie, na uszach, są naprawdę wielkie kocury, szczerze to jest odmiana kota po prostu, ja szczerze naprawdę bardzo kuguchary lubię. Dobra, mamy tutaj jeszcze Team Squidditcha, oczywiście wiadomo, Harpies Holyhead. Dlaczego? No bo Ginny tam występowała. Objects and Food, czyli różne obiekty i jedzenie. Ja oczywiście wybieram czekoladową żabę, bo po prostu ja uwielbiam czekoladę. Także proszę bardzo, mimo że jestem ślizgonem, wybrałem na ulubionego bohatera Gryfona. Sectum Sempra i czekoladowa żaba. BOOM! Every day I'm Slytherin. Tak jest, mordeczki. Jestem ślizgonem. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Piona!